Witam wszystkiego serdecznie, oraz kolejny na moim kanale, wasze zajebiste działo, Bibel, z jestem z kompostem Makawska. Yo, i prawie bym zapomniał o tym, aby wgrać materiał z reszty tych paczek, co tam miałem do otwarcia, tam 3600, kryptokis, kropitokis, makropitokis. Dokładnie tak to wygląda i dzisiaj chcę, że tak powiem, dość krótko, ale napomnieć pewną tematykę, która znowu, że tak powiem, wyskoczyła z pewnymi zarzutami, że tak powiem, na polskiej scenie YouTube'a. I której do dzisiaj nie umiem pojąć, tak? I być może tutaj ktoś z was mi pomoże w logice tego. Bo ja mam całkowicie inne zdanie na ten temat. A więc chodzi o pay to win. Czy Call of Duty EW jest to gra pay to win? Moim zdaniem nie. I tym bardziej jeszcze porównując co do poprzednich części koda, przynajmniej do tych ostatnich, tym bardziej nie. W Advanced Warfare było tak, że jednak były warianty, które mogliśmy tylko i wyłącznie z paczek dostać. Lub nie tylko i wyłącznie, ale które były o wiele, wiele mocniejsze, tak? I trzeba było naprawdę mieć bardzo, bardzo wiele szczęścia, aby taką broń zadrapać, tak? Czy to Obsidian Steeds, czy tysiące innych modeli, może nie tysiące, ale kilka innych modeli, które naprawdę każdy chciał mieć, tak? Obsidian Steeds został tak naprawdę wpalony w mózg, bo to było zdecydowanie najmocniejsza broń, przynajmniej moim zdaniem. No i tam nie mieliśmy innego wyboru. W BO3 troszkę sytuacja się zmieniła, bo dodali właśnie ten cały system z CryptoKeys i tak dalej, czyli za granie, za zdobywanie kluczy, mogliśmy kupować paczki. Tam było trochę według mnie słabe to, że nie było wiadomo tak szczerze do samego końca, jak tak naprawdę te klucze powstają, tak? Długi czas utrzymywała się tak pogłoska, że trzeba wygrywać mecze, to i tamto, i że czym więcej meczy, tym więcej kluczy. Nie wiem. Nigdzie patrząc na statystyki tego właśnie, nie szło tego potwierdzić, tak? Przynajmniej ja takich statystyk nie znalazłem. Może było inaczej, też mniejsza z tym. W EW jeszcze raz ta historia się zmieniła. Mamy paczki za pieniądze, które są tymi samymi paczkami, tak jak w BO3, które można kupować właśnie za CryptoKeys, tak? Czyli za tą walutę w grze. Plus dochodzi jeszcze ta kolejna opcja. Budowanie tych właśnie broni za złom, tak? Za salvage. I nie trzeba wtedy w ogóle paczek otwierać, bo salvage zdobywamy za robienie levelu różnych to drużyn, tak? Ja tam w jednej drużynie mam 41, w innej mam 15, chociaż chyba w każdej mam 7, w jednym 15, a w jednym coś koło 40, mówię 1, chwili obecnej, ile się nie mylę. I tak to wygląda, tak? I trochę tych kluczy nazbierałem. Tutaj jeszcze widać na tym akurat w tle, co widzicie, że w Orionie miałem 37. Teraz właśnie w międzyczasie w Orionie mam 41, 42, nie mam pojęcia. W ostatnim mam bodajże 11, 12 i mówię w tej reszcie po 7 chyba. Nie, w sumie w tym pierwszym mam więcej, 15. Ach, też mniejsza z tym. Wiecie, o co chodzi. Da się zdobywać te klucze w ten sposób, jeżeli robi się też te zadania, czyta się przed każdym meczem, jak te zadania robić. Na ten temat był u mnie filmik nawet, jak szybciej zdobywać te salvage. Niepotrzebne są nam paczki, więc w tym momencie, jeżeli nie potrzebujemy ani jednego grosza, aby te bronie sobie odblokować, zbudować, to w jakim kurwa sensie jest to pay to win? Ja tego nie rozumiem, jednak dużo ludzi dalej zarzuca tej grze, że jest to gra pay to win, co mnie tak szczerze mówiąc trochę zaczęło denerwować. Wcześniej, za czasów AW, za czasów BO3, tak mnie to nie denerwowało. Dlaczego? Bo pieniądze bardzo mocno grały rolę, tak? W BO3 już trochę mniej co prawda niż w AW, ale grały jakąś tam rolę. Tutaj jednak jest ta trzecia opcja, gdzie możemy całkowicie sami budować te warianty. I też ja przykładowo moją pierwszą broń z nuklearem zbudowałem. Moją drugą broń z nuklearem zbudowałem. Tak? W międzyczasie mam prawie wszystkie bronie z nuklearem, z czego tylko jedną jedyną dostałem z paczki, a resztę albo właśnie w typie FAR, to za level. Tak, za level właśnie w Orionie, za 40 level, to jest właśnie FHR 40, to jest, czyli nie za pieniądze, tak, nawet tylko tak można dostać tą broń, chociaż nie, z paczki, bo też nawet nie wiem. Mówię, NV4, Type 2, wszystko zbudowane i tą broń z nuklearem, którą dostałem z paczki, to jest z paczki świątecznej. Lub nie tyle nawet, co z paczki,
Tylko z tych, co była ta akcja świąteczna, że codziennie otwierało się jakąś paczkę. Ja akurat w ostatni dzień przyjechałem i w ostatni dzień akurat była ta broń, K-Bar z nuklearem. Więc moim zdaniem jest to takie znowu żalenie się i ściskanie dupy tylko po to, by ponarzekać, byleby mieć na co narzekać, tak? Dużo, dużo różnych tematów, dużo różnych powodów do narzekania ludzie znajdują, gdzie akurat u mnie to się w ogóle nie sprawdza, tak? Bo z połączeniem nie mam najmniejszych problemów, według mnie nawet mam najlepsze połączenie już od wielu, wielu lat, co do koda. Najlepsze, chociaż nigdy nie miałem problemów jakiś taki wielki, ale to zdecydowanie te najlepsze, bo naprawdę gra mi się wyśmienicie, po prostu gra mi się wyśmienicie. Prawie wszystkie gameplaye, 90% minimum gameplay mam KD 2.0. Więc what the fuck? Minimum 2.0, tak? Nie mówię o KD 3, 4, 5, 6, 7. Takie widzicie i to we wczorajszym materiale, w ostatniej spowiedzi. Poglądajcie te gameplaye. Jakie, i to są gameplaye, które powstawały praktycznie mecz po meczu, tak? To widać czasami właśnie specjalnie zostając z tyłu, jak leci level ten drużynowy, tak? Lub ogólnie mój level. Bardziej drużynowy, bo mój level już nie rośnie. Żeby było właśnie widać, że to są mecze z tej samej serii, tak? Jeden po drugim, jeden mecz po drugim. Czasami jakiś jeden pomiędzy nie wyjdzie, to wiadomo, tego nie używam potem na kanale, bo po co pokazywać gdzieś, nie wiem, miałem KD 1-1, bo nie jest po prostu interesujący gameplay, tak? I nie ma tych problemów, ani z połączeniem. Pay to win w grze, w której się buduje bronię za walutę, którą się zdobywa za granie i zarobienie leveli drużyn, czyli nie za pieniądze. I dużo innych rzeczy mógłbym tak wymieniać. I tutaj jest właśnie to. Moim zdaniem nie jest to w najmniejszym stopniu pay to win, ale może wy widzicie to inaczej, tak? Może wy widzicie to inaczej, może wy widzicie, że nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem nawet, jak to zaargumentować, dlaczego miałoby to być pay to win, bo w najmniejszym stopniu nie jest. Paczki są. Samemu bym zbudował grę, też bym taką opcję zrobił. Jeżeli można sobie z paczek coś kupić, to why not? Taki jest jednak procent malutki wydobycia z tych paczek, że tak powiem, czegoś dobrego. Co widzicie w tle, tak? Pootwierałem teraz pełno paczek, tydzień temu otwierałem jeszcze pełno paczek i ile dostałem jakichś super zajebistych mega madafaka broni? Dokładnie tak to wygląda. Macie u mnie otwierania paczek na kanale już nie jedno, nie dwa, nie trzy i to z Black Opsa 3 i z AW i teraz IW z trzech różnych części Call of Duty i obejrzyjcie sobie te wszystkie gameplaye, te filmiki i po prostu statystykę sobie postawcie, ile z tego tak naprawdę było jakąś dobrą bronią. Come on, ludzie! Come on! Rozumiem, jak się narzeka na coś, co robi też sens, tak? Co naprawdę też widać, co może, że tak powiem, zdecydowana większość ludzi jakoś potwierdzić, ale to nie robi sensu. Ani matematycznie, ani sensownie, ani w żaden jakiś logiczny sposób. A ja mówię, to jest moje zdanie. I żebym właśnie być może kolejnym razem, jak będę się na ten temat wypowiadał, miał jakieś argumenty za tym, że jednak jest to w jakimś tam procencie pay to win, to jesteście wy, że tak powiem, pytani. Chyba, że jesteście mojego zdania, no to oczywiście tak samo w komentarzach. Ej, Pingwin, I'm, kurde, your zdanie i tak dalej, nie? Wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że dogadamy się. To było na tyle. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jak zawsze zapraszam do następnego razu. Bijać! Bisto pizda! Jej!